Wiosna przyszła, ale nie możemy się doczekać, kiedy pojawią się zwiedzający i pewnie za szybko się Państwa nie doczekamy. To nie tylko my jako pracownicy, ale jak obserwujemy zwierzęta, tutaj jak pojawili się panowie redaktorzy, to nasze goryle się ożywiły nagle, pojawiły się nie wiadomo skąd, zainteresowane tym, co się dzieje tutaj. Więc tych Państwa wizyt nam tutaj brakuje. Ja chcę Państwa zapewnić z kolei, że z naszej strony nie bagatelizujemy sytuacji związanej z tą epidemią. Cały czas staramy się o to, żeby zapewnić bezpieczną obsługę zwierząt. W związku z tym podjęliśmy specjalne kroki. Podzieliliśmy pracowników na połowę, tych, którzy są w stanie pracować oczywiście. I takie ekipy w cyklach pięciodniowych obsługują zwierzęta. Wszystko po to, żeby w razie gdyby któraś z osób okazała się zakażona wirusem, zapewnić ciągłość obsługi związanej z tym, że trzeba te zwierzęta karmić, sprzątać przy nich, obserwować ich zachowania, a przy takiej pogodzie jak dzisiaj również zapewnić im dostęp do wybiegów zewnętrznych. No bo z przykrością bez Państwa, ale nasze zwierzęta mogą już z przyjemnością z kolei skorzystać z wybiegów zewnętrznych. Wszystkie nasze zwierzęta już są wypuszczone na zewnątrz po okresie zimowym. Oprócz tego, że naszych pracowników podzieliliśmy na takie dwa zespoły, również stosujemy codzienną profilaktykę czy prewencję właściwie u osób, które przychodzą do pracy, mierząc im temperaturę. Każda osoba, która ma powyżej 37,5, jest odsyłana do domu. A w wypadku, gdy taka temperatura przekracza 38 stopni u pracownika, no to zgłasza on sam do sanepidu tą sytuację i już odpowiednie służby, lekarze, sanepid decydują co dalej. Póki co nie mamy przypadku, który by nas mógł niepokoić. Tak jak wspominałem, zwierzęta mogą się cieszyć już właściwie aurą letnią, nie wiosenną, a letnią. W związku z tym nawet goryle, które są bardzo wymagające, jeżeli chodzi o temperatury, korzystają z wybiegów zewnętrznych. Żyrafy, gepardy, te wszystkie zwierzaki już cieszą się latem, można powiedzieć. Co poza tym? No, rozpoczęły się pierwsze porody. Mamy młodego wielbłąda, mamy młodą lamę, mamy młodą alpakę, więc to wszystko cały czas się dzieje. Oczekujemy lada moment, że zaczną się porody u lemurów katta. My musimy starać się o to, żeby zwierzęta nasze nie odczuły, że coś nienormalnego się stało, że jakaś epidemia dotycząca ludzi mogłaby im zagrozić. No, miejmy nadzieję, że nie. My staramy się taką prewencję prowadzić, żeby ta praca była zapewniona cały czas w sposób taki, jak to się odbywa codziennie. Jeżeli chodzi o dostawców, mamy stałych dostawców. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nasze umowy obejmują cały rok. Oczywiście w tej nietypowej sytuacji prowadziliśmy rozmowy i pytaliśmy dostawców, czy widzą jakieś zagrożenie, jeżeli chodzi o te podstawowe produkty, jak mięso, jak siano, słoma, granulaty. Więc tutaj póki co mamy zapewnienie, że żadnych takich perturbacji nie przewidują. Również dostawcy warzyw zapewniają nas, ponieważ my korzystamy akurat z lokalnych dostawców warzyw i owoców, że nie widzą najmniejszego problemu, żeby mogli nam dostarczać te produkty. No oczywiście oni również są poddani tej codziennej procedurze związanej z tym, że wjeżdżając do ogrodu muszą zmierzyć sobie temperaturę i muszą zdezynfekować ręce, zapewnić minimalny kontakt z magazynem po to, żeby gdyby tak zwane źródło się pojawiło, żeby uniknąć tego bezpośredniego kontaktu. Chciałbym zapewnić z mojej wiedzy weterynaryjnej, ja jestem lekarzem weterynarii z wykształcenia, wynika, że koronawirus jest specyficzny
gatunkowo. I my z koronawirozą u psów, u kotów mamy od wielu, wielu lat do czynienia i no, nigdy nie było doniesień żadnych naukowych mówiących o tym, że ten wirus może przenieść się na przykład na człowieka lub na inny gatunek zwierzęcia. Więc tutaj prosiłbym, żeby wziąć pod uwagę tą specyfikę koronawirusa, który no, w tym wypadku przystosował się do człowieka i to ten jest dla nas groźny. Natomiast te pozostałe, które występują w przyrodzie, są dla nas zupełnie obojętne. Właściwie w momencie, kiedy będziemy wiedzieć, że nie ma zagrożenia epidemiologicznego, możemy otworzyć w każdej chwili nasze kasy, nasze podwoje. Jesteśmy przygotowani, żeby Państwo mogli cieszyć się spacerami wśród zwierząt i wśród naszej zieleni.